No i zaczęło się, kukurydza. W 24 roku rozpoczęta. Tutaj elegancko, prosto z kopca, z tego, tutaj prosto z łanu pan Paweł kosił na kopiec, dwa razy przesiekł. Tutaj pan Grzesiek, oczywiście na pryzmie. Na razie jesteśmy we trzech, ale tak na dobrą sprawę to we dwóch. We dwóch na razie tutaj na miejscu, no bo kosimy tu koło pryzmy, więc wiecie, szybko, szybko się schodzi, także fajnie leci, a później dojedzie jeszcze Piotrek, no i może pan Paweł, jak będzie miał czas, to podjedzie, to jak będzie nas więcej, to no to szybciej się to uwiniemy z robotą. Tutaj pan Paweł Jaguarem, Jaguar 840 z kemperem 4500. No i tak sobie tniemy. Kukurydza, no tak jak widzicie, kukurydza taka przyzwoita, bym to tak chyba nazwał. No i tyle, no Hulk, trochę Danubio, ale powiem wam, że Danubio ok. Danubio ok, ale już widać, że po prostu poprzysychało to Danubio nam. No i z racji tego, no Hulk jest tu zielony, mamy dzisiaj 9 września. No i zobaczcie jak ten Hulk wygląda. No fajny, bo nie jest, jak się to mówi, suchy, tak? Nie wyschło nam. No i to myślę, że powinno to fajnie wyjść. Zobaczymy, bo ta kukurydza się trochę wymiesza i wilgniejsza i suchsza, także zobaczymy jak to wyjdzie. Zobaczymy jak to wyjdzie, bo na innych działkach też mamy popodsychaną kukurydzę, także zobaczymy jak średnio wyjdzie sucha masa z pryzmy. Kosimy, tniemy na długą sieczkę, przekładnia w Jaguarze ustawiona tam bodajże na 17, ale nie wiem czy to jest milimetry czy co, no na najdłuższą sieczkę jak może Jaguar ciąć, więc jest jak jest, o tak to nazwijmy. Dobra, bo ja się ustawiam pod podjeżdżanie, a kamerę trzymam w ręce, także zaraz się włączę do was. No i jesteśmy na kolejnej działce, tutaj fajne porównanie, bo dwie odmiany zasiane, Danubio po brzegu, w środku Hulk. No i zaraz zobaczycie różnicę, tu Kacper jedzie masejem, zobaczycie jaka jest kukurydza w odniesieniu do ciągnika. No to szczawiu. No nie wiem co, mi się kamera znów rozłączyła, nie wiem czy było widać jak Kacper przejechał czy nie. Także tak jak wspomniałem, dwie odmiany, Hulk i Danubio po zewnątrz. Jak to wyjdzie, zobaczymy. Z tego co zaobserwowałem, to Hulk ma dużo więcej liści, bardziej jest ulistniony. No a Danubio bym powiedział, że jest takie bardziej, o, tak bardziej rośnie może jak pokrzywa, o, w ten sposób. Może jest minimalnie coś tam wyższa. No ale znów za to, tak jak mówię, no Hulk ma więcej tych liści, no i kolby faktycznie na tym Hulku są, no są większe, tak? Kolby na Hulku są większe, także tutaj Szczepan, szwagier, się ładuje, pewnie będzie oglądał, to zobaczy się. Pan Paweł, zobaczcie jak kukurydza wygląda w odniesieniu do Jaguara. A kukurydza jest konkret. Ja się nawracam i wjeżdżam za chłopaków. Tutaj dzwoniłem do Wojtka po sąsiedzku, żeśmy sobie przejechali, pozwolili przejechać. Wojtek mówi, że jedź. No to jak Wojtek mówi jedź, to jedziemy. O, i tutaj zobaczcie już drugi, trzeci siewnik, to już jest Hulk. Także w jedną stronę, tutaj działka 3 hektarowa w prostokącie. W jedną stronę przeszliśmy i załadowaliśmy się po razie. I co? Mamy drugi dzień koszenia.
Tutaj pokażę wam, jak na kukurydzy bardzo widać, że kukurydza nie lubi kwaśnego odczynu pH. Tutaj ta działka jest po oborniku, zresztą jak wszystkie działki u nas w tym roku. Kukurydza jest posiana tylko chyba na dwóch czy trzech kawałkach bez obornika, a tak to na każdym był wwożony obornik. Tutaj kukurydza ma około 3 metrów, ale dopóki nie opryskałem, nie wiem czym to było i jak ta odżywka się nazywała, wiem, że ona zawierała wapń. I czy to fosforowo-potasową robiłem, nic jej nie pomagało. Dopiero jak tą z wapniem zrobiłem zabieg, opryskałem ją, no to wtedy ją ruszyło, pomogło jej i ta kukurydza się troszkę poprawiła. I co ciekawe, dawkowanie chemii było takie same, w tym samym czasie było pryskane, że kukurydza była taka sama na wielkość, a jak odczyn pH też wpływa na to, jak działa chemia. Tutaj Piotrek Kejsem. Teraz dość dużo będę wam mówił o tym. O, Piotrek jedzie. Dubel burty dorobił, sporo na tą ósemkę teraz wchodzi. Jak właśnie to pH wpływa na ogólnie na to, co się dzieje w ziemi, jak rośnie. A no to dlatego, bo chyba każdy tak ma, że jak się czymś zajmuje, to się tym interesuje. No i zgłębia ten temat. O, tutaj zobaczcie, kukurydza. No, na całym kawałku jest mniej więcej taka sama, tylko że miejscami tam, gdzie jest bardziej ciemna ziemia, to bardziej czarna, to ta kukurydza jest mniej podeschnięta. Tam, gdzie jest gorsza ziemia, to kukurydza jest przyschnięta bardziej. I co miałem powiedzieć? I im człowiek się czymś zajmuje, to się bardziej tym interesuje. No i nie ukrywając, samemu się sięgnęło, coś tam się poczytało, żeby się dowiedzieć. Także wszystko jest ze sobą powiązane. Wracając do koszenia, no to zostało nam jakieś 5 hektarów dzisiaj do wycięcia, troszkę może ponad 5 hektarów. Tniemy cały czas, tak jak mówiłem, bo obawiałem się, że na suchej kukurydzy, takiej bardziej podeschniętej, będzie większy problem z rozgniataniem ziaren, ale problemu nie ma, więc całość robimy na tą dłuższą sieczkę. No i tak, dzisiaj mieliśmy w nocy, wczoraj już zaczęły opady nas. To, że popadało, to dobrze, to trzeba się cieszyć, tylko że no w takim mało odpowiednim momencie ten deszczyk poszedł. No jakby to poszło, te opady dzisiaj w nocy, no to bym się bardziej cieszył, bo udałoby się w takich fajnych, suchych warunkach tą kukurydzę zrobić. No a tak to jest, jak jest. I tak jak mówiłem, bałem się troszeczkę, że będzie problem z rozgniataniem tych ziaren, ale no problemu nie ma, gniecie, wszystko się czkarnia, także całość będzie zrobiona tak, jak się chciało, na taką troszeczkę dłuższą sieczkę. Dobra, podjeżdżam, bo szepan chyba pełny, a nie, jednak coś tam na headerze się podziało. A kamerę trzymam w ręce, także założę na głowę, to coś pogadam więcej. Hej, co? Sytuacja jak w tamtym roku. Widzimy się po chwili na pryzmie już. W sumie to na dwóch pryzmach. A w tym roku wyszło tak, że zrobiliśmy dwie pryzmy. Łączna długość jednej i drugiej pryzmy to około 100 metrów. Tam parę metrów braknie do 100. Bo ten ma 42 metry, a tamten ma 53, więc 95 metrów mają
mają pryzmy w tym roku. Obydwie pryzmy robione pod folię 12. Dlaczego tyle zrobione, jak nie jest nam tyle potrzebne? Nie wiem, czy już o tym wcześniej mówiłem, czy nie. No chwatało było zrobione tyle tej kiszonki, tyle żeśmy ścieli, bo po inne lata było w naszym gospodarstwie tak, że starałem się robić zapas kiszonki z kukurydzy na około, no co najmniej te 5-6 miesięcy. Zawsze tak było. No kto prowadzi hodowlę, ten wie, że takie coś jest bardzo ważne, bo niewiadomym jest to, co przyniesie kolejny rok. Może być rok jakiejś tam, no nie to, że klęski, ale może być rok gorszego urodzaju i planowana obsada, jaką tam mamy przeznaczyć albo możemy przeznaczyć, bo na przykład mamy tyle pola, ile mamy. No i nie ma po prostu czasem z czego zrobić tej kiszonki, żeby wystarczyło na cały rok, tylko po prostu po zbiorze tego obsianego areału wystarcza nam, dajmy na to, na te 8-10 miesięcy. No i jeszcze trzeba liczyć czas, jaki jest nam potrzebny na to, aby pryzma, no tam też potrzebuje te 5-6 tygodni, żeby zakisnąć, więc już się robi 4 miesiące. Nawrócę się, będę miał lepiej pod górę wyjeżdżać, a z tamtej strony to zebrać się zbiorę, a nie chcę rozciągać pryzmy. Tutaj z tej strony jest taki fajny czubeczek, tak zaokrągliłem, po prostu podrzuciłem, bo ona była jeszcze dłuższa. Jak widać, dotąd takie dobre 3 metry podrzuciłem, więc miała około 56, bo tu wiecie, z górki jest i ona tu schodzi i się tak robi nieładnie. Także co do kukurydzy, no to o Halku, kto zna Halka, no to temu nie trzeba nic tam przedstawiać, nie trzeba nic mówić, bo pomimo moich obaw początkowych, że ta kukurydza może wyjść jakoś, no czy to trochę słabo, bo tak jak wam pokazywałem, to co się tam pokładła troszeczkę, ale no to z tym nie ma problemu, bo nie wiem, czy z tego, co było tak pokładzione, trochę ponachylane, no to może 1-2% zostało takiego nachylonego, a reszta się wszystko ładnie popodnosiła, więc z tym żadnego problemu nie ma. Podepnę telefon do ładowarki. Także to się fajnie podniosło. Halk nam wyrósł, bo no nie ma co się oszukiwać, tam jak pokazywałem wam na filmie w poprzedniej części, no to tam naprawdę to dobrze wyglądało, ta kukurydza miała dobrze ponad 3 metry, gdzieś średnio w przedziale 3-3,5 metra ta kukurydza wyszła, były działki, gdzie było gorzej. Najgorzej wyszło na tych piaskowych działkach, na których nagrywałem, co utonąłem. No to tam, no z racji tego, że nie było wystarczających opadów, nie była ta kukurydza może jakaś super, no ale miała te 1,5 metra i to było wszystko. Jeszcze dodatkowo tam było zasiane Danubio ze zmniejszoną obsadą, ale do Danubio zaraz będę chciał wrócić. No ale tak jak przy Halku, to no widać to dodatkowe ulistnienie, że on ma więcej tych liści, bo kukurydza jak była przy sieczkarni, wiecie, już taka ściana wycięta, no to wtedy było dobrze widać, ile tych liści tam jest, ile tych liści tam zwisa z tej kukurydzy. Co do kolb, udziału kolb, to też więcej w sieczce jest ziarna, nawet tak, no jak się po prostu patrzy, to więcej ziarna jest w sieczce z Halka, ale to jest, wiecie, to jest moje zdanie. No i Halk ma ten gen zielonego liścia, ten Stargray, mówiłem wam o tym, nie pamiętam, jak to się nazywa. No i dzięki temu ta kukurydza też
Ta kukurydza też tak, wiecie, nie podsycha, ona się zachowuje lepiej. Ona się zachowuje lepiej, ta kukurydza, że no jak mamy tam, wiecie, dłużej, tak jak my przeczekaliśmy, znaczy to przeczekaliśmy, to tak się poskładało, że trzeba było zaczekać, bo sieczkarnia uległa awarii, więc to, że czekaliśmy tydzień czasu, nie wpłynęło na mnie, zrobiło różnicy, bo ta kukurydza i tak w sumie wyszła w ten sposób, że no ona była cały czas zielona i podczas cięcia wyszło fajnie, bo mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby robić całą kukurydzę, żeby robić na długą sieczkę i z tym nie było problemu. Sieczkarnia też fajnie dostrojona, pan Paweł, sieczkarnie przygotowane. Mieliśmy co prawda jedną awarię, awarii uległ, co ciekawe, awarii uległ krzyżak na gardzieli, tam od wałków. No ale to szybka akcja i zrobione. Co ciekawe, w poprzedniej sieczkarni, znaczy no w poprzednim roku w sieczkarni, która u nas zaczynała kosić, tak samo uległ awarii ten sam krzyżak na tym samym wałku, tylko w innej sieczkarni. No i co? Obszar, jaki został skoszony, to nie mam policzonych wszystkich dokładnie działek, ale około 16 hektarów zostało wykoszone. Pryzmy wyszły naprawdę przyzwoite, no to z racji tego, że kukurydza była przyzwoita, bo wyrosła. Także też dlatego te pryzmy są takie, że no jest tego towaru, o tak trzeba powiedzieć, tak jak ostatnio mówiłem wam o tej wydajności kukurydzy, jak kukurydza jest w stanie oddać ten plon. Jakie moje jeszcze spostrzeżenia co do odmian chciałbym wrócić, no to o tym Danubiu właśnie chciałem powiedzieć, że jak zaczyna już dojrzewać, że zaczyna podsychać już do wysokości kolby, była podeschnięta, no to dużo roślin było połamanych i te połamane rośliny, ona była bardziej podeschnięta i te połamane rośliny, jak wciągała sieczkarnia, to one się tam bardzo zawijały i to po prostu na headerze sporo bardziej blokowało, ale radzić sobie dobrze odmiana poradziła. Tutaj na takiej lepszej ziemi miałem zasiane akurat, bo chciałem sprawdzić, jak pozasiewane były gorsze działki, to wysialiśmy resztę tej odmiany i dosypaliśmy dopiero chałkę, żeby wiedzieć, dokąd jest zasiane. No to na jednej działce dobra ziemia, bo tam trzecia B, no to na takiej ziemi jedna od drugiej odmiana nie odbiegała, bo na wysokość były bardzo zbliżone, tylko no tak jak wspomniałem, na tej odmianie z Mass Seed było sporo więcej widać tych liści i te liście były większych po prostu rozmiarów, były szersze, tak? Na przyszły rok zobaczymy, co będzie myśleć, pewnie jakaś jedna kukurydza będzie zasiana na próbę. No i w tym roku jeszcze będę chciał się bardziej przyłożyć do przygotowania stanowiska pod kukurydzę. Tam, gdzie nie będzie, znaczy no nie będzie, będzie pewnie obornik, ale nie wiem, czy na wszystko wystarczy. Mamy pozasiewane poplony, wapno porozrzucane, bo będę chciał, żeby cała powierzchnia gospodarstwa w przeciągu tych 2 lat teraz była wywapnowana tak solidnie. Niektóre działki w tym roku są już powtarzane, w zeszłym roku było wapnowane, w tym roku też będzie wapnowane, tam gdzie jest problem. No tak chcę zrobić, żeby za te 2-3 lata można było powiedzieć, że nie ma
sobie czego zarzucić, jeżeli chodzi o przygotowanie ziemi. No ale to czas pokaże, bo jeszcze to troszeczkę czasu trzeba. No i zobaczymy, jak zrobimy z nawożeniem, czy jakieś zmiany, bo coś tam, jakiś pomysł w głowie jest, ale to pewnie będzie tak, że w ramach doświadczeń na jakiejś części areału będzie troszeczkę inaczej, ale to finalnie zobaczymy, jak wyjdzie. Na pewno Was o tym poinformuję. Jeszcze co do zagniatania, widzicie, że tu stoi klas pana Grześka. Ano to dlatego, że... Znaczy no, pan Grzesiek zagniatał u nas. Pan Grzesiek się zajmował zagniataniem oczywiście jak co roku. Pewnie film ogląda, to się teraz śmieje, że on zawsze jest na kopcu. Teraz byłem pożyczyć jeszcze traktor, bo pryzmy są dość wysokie i małym John Deere'em jak zagniatam, to nie mogę sięgnąć boku. Zaczyna traktor podgrzebywać i rozciągać, więc pożyczyłem ciągnik od pana Grześka, żeby jeszcze przejechać te boki, pozagniatać. No a teraz górę ugniatam John Deere'em, bo no swoim traktorem nie boję się tak pod boki podjeżdżać, a też John Deere jest troszkę cięższy od klasa. Nie mam ciężarka z przodu zapiętego, bo jeździłem z przyczepą, a nie chciało mi się zapinać teraz specjalnie po to, żeby pojeździć godzinę czy trochę więcej po pryzmie, to to tak wygląda. No i co, chyba tyle, powiedziałem Wam wszystko, co chciałem powiedzieć. Jeszcze co do kukurydzy, no to ścięta na grubo, no długość ścięcia ustawiona na najdłuższą sieczkę, jaką dało się w Jaguarze ustawić, to nie wiem, chyba 17 mm. Takie kawałki przeważnie są 1,5 i 2 cm. Myślę, że 80% w takiej frakcji jest. Także co, wydajcie znać, jak to wygląda u Was, a ja jeszcze tutaj przejadę i biorę się za zagniatanie boków i będziemy naciągać folię podkładową, cienką, drugą 160 mikronów, siedmiowarstwową folię. No i na to siatki już w tym roku będą na obydwie pryzmy, na całość. Siatki zostały zakupione, żeby całe pryzmy jedną i drugą przykryć. No i dodatkowo w tym roku jeszcze kupiłem 300 worków tych obciążeniowych, które zostały zasypane takim żwirem grubym. No i zobaczymy, jak te woreczki się będą sprawdzać. Może będzie trzeba mniej tych opon. No i opon jak opon, ale bardziej chodzi mi o to, żeby nie trzeba było pryzmy na dole folii obsypywać ziemią, bo to jest dość męczące. No i byłoby wygodniej takimi woreczkami, no i na pewno też chyba szybciej. Także tak, dajcie znać, jak to wygląda u Was, a ja tu zagniatam i widzimy się w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że pewnie też będzie z kiszonki, tylko może już od pana Grześka.